Jana P. Matuszyńskiego. Jan Matuszyński jest mój ojciec. Zapraszamy do zajmowania miejsc. Ladies and gentlemen, whatever. Pokój to ja już mam sfilmowany, Tomek. Natomiast jestem taki niedopieszczony, jeśli chodzi o moją osobę, o filmowanie mojej osoby. Nikt mnie nie chce. Urodziłem się w 1984 roku, mam 32 lata. Ten projekt to cudowna przygoda, taka intelektualna, która zresztą dalej trwa, bo zderzenie z takimi osobami jak Andrzej Seweryn, czy Dawid Ogrodnik, czy cała reszta tej grupy aktorów, czy w ogóle ekipy realizacyjnej, no to jakby fantastyczna konfrontacja z tym, co się samemu gdzieś wymyśliło na podstawie tego tekstu. No i mnóstwo rozmów, analiz, sytuacji, takich powiedziałbym ekskluzywnych, bo bardzo mała grupa osób miała dostęp do większości tych materiałów. Myślę, że do części myśmy mieli jakby wręcz wyjątkowy dostęp. Analiza życia tej rodziny, no to było coś naprawdę super, szczególnie z takimi partnerami. No i to na przykład jest dla mnie niebywale fajne doświadczenie. Ja sobie wymyśliłem ten zawód mając lat 10 czy 11 i bardzo konsekwentnie dążyłem do tego, żeby to się udało. No i teraz wszyscy mówią, że taki młody zrobił taki film, a jakby dla mnie to jest 20 lat jakiegoś doświadczenia, jakby zbierania się do tego, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem. No i na tej podstawie mogę powiedzieć, że jakby świadomość tej decyzji i konsekwentne dążenie do tego, no to bardzo, bardzo ważna rzecz. No i podważanie jakichś stereotypów takich, zastanawianie się, czy jeżeli ktoś mówi, że tak jest i wszyscy powtarzają to, czy to naprawdę jest, bo akurat ostatnia rodzina i w ogóle ci Beksińscy mają bardzo wiele takich inklinacji poddających pod wątpliwość pewne oczywistości na bardzo wielu różnych poziomach. Nie? Oni wydają się absolutnie nieprawdopodobni, niewiarygodni i wyjątkowi, a jednocześnie są strasznie pospolici i zwykli. I to się nie wyklucza w ich przypadku. To, że Zdzisław jest jednocześnie bardzo miłym, ciepłym człowiekiem, w zderzeniu z tym, co jakby nosi w sobie i się do tego przyznaje. No i tego rodzaju dysonanse, one tam pracują w bardzo wielu płaszczyznach, często podważając jakiś stereotyp myślenia o danej osobie. Wszyscy myśleli, że taki surrealista i tak dalej, że tak maluje, że to, co mówi Dmochowski w filmie, że on się spodziewał jakiegoś mrocznego zamczyska, no to jest jakby zwykły dom. To na przykład to mnie jara i jakby dlatego też warto było zrobić ten film, żeby zobaczyć, że taki malarz, który ma taką wyobraźnię, tak to potrafi pięknie malarsko wszystko przełożyć na płótno, że on podciera własną mamę i tak dalej, że takie jest to życie pełne paradoksów.